Jestem Robert Wróblewski, jestem fizjoterapeutą. Siadaj i oglądaj. No to dzisiaj wam trochę powiem o ścięgnach i więzadłach. Na początek ciekawostka, jest takie więzadło biodrowo-udowe, które wytrzymuje obciążenie rzędu nawet 350 kg. Nie. To nie oznacza, że możecie tyle ważyć. Stanowczo nie możecie. Okej, do dzieła. Obie struktury charakteryzują się obecnością specyficznych komórek zawartych we włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej. 60% tej macierzy to woda. Włóknisty charakter odpowiada za wytrzymałość na rozciąganie i pochłanianie energii mechanicznej. I mamy tutaj kolagen pierwszego typu, który stanowi 80%, ale także glukopolisacharydy, które odpowiadają za nawodnienie. A ktoś kiedyś tu słyszał o elastynie? To też takie włókniste białko. A taka elastyna jest dużo bardziej rozciągalna niż kolagen. Wniosek? Im więcej elastyny w strukturze, tym struktura bardziej rozciągalna. Przykładem jest więzadło żółte. To te więzadła znajdujące się na tylnej powierzchni kanału kręgowego. Struktury, o których dzisiaj gadamy, są utkwione i są unerwione. Ciężko powiedzieć, że na bogato, ale są. Unerwienie daje możliwość pewnego rodzaju monitoringu. Mamy tu kontrolę odkształceń tkanek, siły naprężenia i doznań bólowych. W ścięgnach odbywa się przekaz siły rozciągającej w jedną stronę. Z mięśnia na kość. W przypadku więzadeł jest troszeczkę inaczej, bo muszą dbać o to, żeby kości się między sobą nie przesuwały, a wiadomo, że nie jest to tylko jeden kierunek. A jeżeli chodzi o różnicę dotyczącą włókien kolagenowych w ścięgnach i więzadłach, to w ścięgnach są one dłuższe i ułożone bardziej jednokierunkowo, a w więzadłach są krótsze i o większym stopniu wielokierunkowości. A jak to się dzieje, że mogą się wydłużyć o 15%? I tutaj opiszemy sobie budowę ścięgna. Więc za ścięgno wyobraźcie sobie tubę, a w tej tubie inne tuby, czyli pęczek, a w tym pęczku włókna kolagenu, ale o wzorze gofrownicy. Takich, wiecie, zygzaków. Już intuicyjnie nasuwa się, że taka harmonika da nam możliwość rozciągu. Oczywiście na włóknach nie kończy się dzieło, bo z włókna uchodzą fibryle, a z fibryli subfibryle. No a z subfibryli? Cząsteczki kolagenu. I pamiętaj, że ścięgna i więzadła adaptują się do sytuacji, którą im sprzedajesz. Potrzebują naprężenia i obciążenia mechanicznego. Nie robiąc nic, osłabiasz je. I jak sami widzicie, ich wewnętrzna struktura jest nieco skomplikowana, więc w przypadku różnego rodzaju kontuzji dajcie zawsze czas, by tkanki odpowiednio zorganizowały się. I to chyba będzie już wszystko na dziś, więc jeśli ci się podobało, kciuk w górę, subskrybuj mój kanał, znajdź mnie na Facebooku. Cześć!